Witajcie w Polsce.pl. Wracamy do Państwa i wracamy do tematu wczorajszej wizyty wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa w Warszawie do rozmów z premierem Mateuszem Morawieckim, ale także między innymi do słów Rafała Trzaskowskiego, kandydata Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, słów mówiących o tym, że w tym momencie budżet w Unii Europejskiej dla Polski będzie mrożony, ale kiedy Platforma Obywatelska wróci do władzy, to te pieniądze do Polski ponownie popłyną. O tym wszystkim i jeszcze o kilku innych sprawach, ważnych sprawach dla naszego kraju, porozmawiam z moim Państwa gościem, którym jest profesor Michał Klejber, ambasador Komisji Europejskiej do spraw nowej narracji dla Europy. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktorze. I zaczynamy od Fransa Timmermansa w Warszawie, panie profesorze. Niczego nowego chyba się nie dowiedzieliśmy po tym spotkaniu. Nie można mówić o żadnym przełomie i chyba to jest takie zastanawiające, że cały czas ten spór trwa. Spotykamy się już nie pierwszy raz w tym studiu i nie pierwszy raz rozmawiamy o cały czas właśnie trwającym sporze o praworządność Warszawy z Brukselą. Pytanie, kiedy ten spór się skończy? Kiedy w końcu będziemy mogli powiedzieć, że doszło do porozumienia, że jest jakiś przełom, że Frans Timmermans wyjdzie po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim i powie, koniec sporu o praworządność? No właśnie, to jest jak myślę kluczowe pytanie, które sobie wszyscy zadają i ja nie jestem optymistą w tym sensie, że nie myślę, żeby on, ten spór, szybko się zakończył. To niekoniecznie jest zła wiadomość, bowiem ta gra na czas, którą ja dostrzegam w tej chwili ze strony komisji, ona może okazać się dla nas w rezultacie korzystna. Ja myślę, że za jeszcze władzy obecnej komisji, że tak powiem, to tutaj komisja wiele nie zrobi. Jak ja sobie przypomnę w zeszłą środę tę debatę na temat Polski w Parlamencie Europejskim i to, co mówił pan Timmermans wtedy, to ja mam wrażenie, że tam nie ma skłonności do jakiegokolwiek porozumienia, mimo że Timmermans zachowuje się jak polityk, to znaczy jak rozmawia, to jest uśmiechnięty, ściska dłoń i mówi, że tak, wszystko jest na jakiejś tam drodze do porozumienia, to potem oczywiście jak jest inne otoczenie, to zmienia ton i mówi bardzo, bardzo ostro. Ja nie widzę z jego strony możliwości żadnych ustępstw, a ponieważ jak wszyscy dostrzegamy, po stronie polskiej też właściwie dominuje pogląd, że już żeśmy zrobili wszystko, co można było. No i ustępstwa też były, to trzeba zaznaczyć. Ustępstwa były, ale rozumiem, że już w tej chwili nie ma woli do dalszych ustępstw. Ja tu, jeśli chodzi o komisję, widzę to fatalnie. No to trafia teraz na ten troszkę wyższy poziom niejako, bo polityczny. To wysłuchanie publiczne, które będzie, jak myślę, bardzo ciekawe. Bardzo trzeba trzymać kciuki, żeby strona polska dała sobie radę i przedstawiła dobrze i przekonująco swoje argumenty. A potem trzeba się koncentrować na tym, żeby zbierać sojuszników w naszej sprawie. Tylko pytanie, panie profesorze, czy ci, którzy mają wysłuchać Polski, ci, którzy są zaangażowani w spór o praworządność właśnie po stronie chociażby Komisji Europejskiej, jak wiceszef tejże komisji, Frans Timmermans, czy oni w ogóle chcą słuchać Polski i czy są podatni na argumenty, które z Polski padają? Czy może wręcz przeciwnie, niezależnie od tego, co Polska powie w kwestiach praworządności, to i tak pewien kurs jest wyznaczony, jeżeli chodzi o postępowanie w ramach artykułu 7? Ja myślę, że są tacy, którzy, tak jak pan redaktor mówi, nie chcą tego słuchać, ale są też tacy, którzy jednak są skłonni wysłuchiwać argumentów. Także ja bym tutaj nie przesądzał tej sprawy. Natomiast faktem jest, że ta sprawa ma podłoże dużo, powiedziałbym, nawet poważniejsze, bo tu przecież sprawa praworządności jest tylko pewnym takim argumentem na rzecz generalnej próby promowania wartości, które są
cudzysłowie obowiązują w dzisiejszej Unii, to znaczy są uznawane za właściwe przez większość, która w Brukseli ma do powiedzenia wszystko. I to jest fakt, o tym nie możemy zapominać. To jest bardzo poważny spór ideologiczny, który owocuje konfliktem wokół naszego systemu stanowienia i wykonywania prawa. Ja bym w ogóle powiedział, że my troszkę złej terminologii używamy, bo w traktatach unijnych nie mówi się o praworządności jako takiej, tylko mówi się o państwie prawa. Państwo prawa to jest konstrukcja daleko szersza niż to pojęcie praworządności. I tutaj o państwie prawa naprawdę nie jest łatwo powiedzieć, że w Polsce że Polska nie jest państwem prawa. A wygodniej dla krytyków jest artykułowanie owej praworządności, która nie jest do końca zdefiniowana. Nie wiadomo, Komisja Europejska nie bardzo przecież ma w ogóle prawo, żeby na ten temat dyskutować. To powinno być w domeną państw członkowskich, prawda? Czyli w Radzie Unii Europejskiej. A więc, krótko mówiąc, to jest bardzo skomplikowana sytuacja od strony formalnej i między innymi to według mnie wpływa na fakt, iż wszyscy unikają doprowadzenia tej sprawy do końca. Czy możemy zatem przyjąć taką tezę, przypuszczenie, że ten spór o praworządność Komisji Europejskiej z Polską jest takim pretekstem, aby w pewien sposób wpłynąć na przewartościowanie polskiego społeczeństwa, polskiej polityki również? Każda władza, niezależnie co to znaczy ta władza, rząd w krajach poszczególnych, ale także no, Komisja Europejska, w cudzysłowie rząd europejski, ma tendencję do tego, żeby promować wartości, które uważa za właściwe. I niewątpliwie ze strony Brukseli takie przekonanie istnieje o pewnym systemie wartości i niewątpliwie komisja próbuje ten system wartości promować, a czy to robi zręcznie, promować czy narzucać? No więc to jest oczywiście kluczowe pytanie. Ja myślę, że promować na pewno, a sądząc po tym na przykład, co niedawno usłyszeliśmy w sprawie Włoch na przykład, prawda, że ten wybór polityczny się też tam nie podoba oczywiście w komisji, to można się zgodzić, że w pewnych sytuacjach komisja próbuje narzucać ten typ systemu wartości. A jak odbierać, panie profesorze, słowa Rafała Trzaskowskiego, wspomnianego już przeze mnie kandydata Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej na prezydenta Warszawy, który w jednym z wywiadów wczoraj powiedział, że w tym momencie pieniądze w Brukseli są mrożone, bo rządzi Prawo i Sprawiedliwość, ale kiedy Platforma Obywatelska wróci do władzy, to te pieniądze znowu do Polski popłyną. Czy to jest polityczny szantaż? To są dwie rzeczy. Po pierwsze, dziwię się, że pan Trzaskowski tak to powiedział. W moim przekonaniu jest absolutnie fatalne, żeby polski polityk tego typu rzeczy artykułował. Z drugiej strony, niestety, nie ulega wątpliwości, że plany budżetowe unijne nowe mają tam w sobie element, który można interpretować jako pewien problem z polskiego punktu widzenia, no bo tam mówi się o tym, że rzeczywiście fundusze spójności będą zależne od owej praworządności, cokolwiek by to nie znaczyło, niezdefiniowanej, mglistej, nie wiadomo, kto będzie decydował i tak dalej, ale to jest inna sprawa. Natomiast istnieje możliwość, według mnie, a ja nie mam takich informacji na temat aktualnych dyskusji, które się tam toczą, ale według mnie to raczej mowa jest o wstrzymaniu wypłat, a nie o zamrażaniu i odmrażaniu, jak będzie rząd, który nam się będzie podobać, mówię tu jako komisja. Więc tutaj według mnie słowa pana Trzaskowskiego są chyba pochopne i abstrahuję od tego bardzo nieprzyjemnego politycznego przecież podłoża w tej wypowiedzi, ale również z punktu widzenia czystej prawdy politycznej nie myślę, żeby możliwe było zamrożenie, a potem odmrażanie. To jest według mnie niemożliwe. Niemożliwe, ale z drugiej strony pewne ziarno takiej niepewności zostało zasiane i pytanie, czy można w ogóle przejść do porządku dziennego nad tymi słowami, czy na przykład rząd Zjednoczonej Prawicy jakoś powinien ostrzej reagować, czy może na chłodno jeszcze przemyśleć tą sprawę i gdzieś wewnątrz być może rządu podjąć pewne
dyplomatyczne też na przykład decyzje na temat tego, co zrobić, jeżeli taki scenariusz rzeczywiście miałby miejsce. No, trzeba obserwować te debaty, które się toczą w tej chwili na forum Komisji Europejskiej, no a później w innych ciałach, które tu mają coś do powiedzenia, bo rzeczywiście ten zapis w projekcie budżetu o możliwościach ograniczenia wypłat w sytuacji, w której zagrożona jest praworządność, on przy tej atmosferze, która dzisiaj panuje, może rzeczywiście obrócić się przeciwko Polsce. I tutaj trzeba obserwować to, bo dzisiaj to ja nie wiem, ten zapis nie ma jasnej interpretacji, więc krótko mówiąc, trudno jest protestować, jak to jest bardzo ogólne sformułowanie tylko. Natomiast byłbym za silną krytyką, bo cóż można więcej zrobić, działania jakiegokolwiek, które osłabia polską pozycję w Unii Europejskiej dzisiaj. Bo wbrew temu, co sądzi dzisiejsza opozycja w Polsce, osłabienie naszej pozycji w Unii Europejskiej będzie skutkować także, jeśli by im kiedyś udało się przejąć władzę. My mamy walczyć o to, żeby Polska była silna w Unii i tutaj tylko wspólna praca na tę rzecz może zaowocować jakimkolwiek sukcesem. To jest bardzo krótkoterminowe myślenie, że oto teraz będziemy działać przeciwko Polsce, a potem dopiero się okaże, że my jesteśmy takim fantastycznym krajem. Panie profesorze, mogłoby się wydawać z naszej perspektywy, że spór o praworządność jest największym problemem Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej w tym momencie, ale takich problemów Unia Europejska ma bardzo dużo. Jednym z bardziej palących, myślę, jest kwestia migrantów, których to problem cały czas pozostaje nierozwiązany. Trwają różne rozmowy. Dzisiaj między innymi spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z kanclerz Niemiec Angelą Merkel, ale również spotkanie kanclerz Merkel z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, którzy mają rozmawiać właśnie między innymi o kwestiach migracji. I jak mówią francuskie media, Emmanuel Macron udaje się we wtorek do Niemiec, by ratować kanclerz Merkel i przygotować się z nią ratowanie Europy, gdy kryzys migracyjny zagraża Unii. Czy to rzeczywiście największy problem w tym momencie Unii Europejskiej i czy rzeczywiście Emmanuel Macron może uratować kanclerz Merkel? Ja myślę, że kryzys migracyjny jest największym zagrożeniem dla Unii. Zgadzam się z tą sugestią, którą pan redaktor wypowiedział. Oczywiście on ma pewien walor obiektywny, niezależny od decyzji, które Unia podejmowała. My mamy na świecie wielki problem z jednej strony z nierównościami społecznymi, z drugiej strony ze zmianami klimatu, które wpływają na to, że tam dziesiątki milionów ludzi w Afryce okołorównikowej na przykład opuściło już swoje miejsca zamieszkania i na razie większość z nich pozostaje ciągle gdzieś tam w obrębie tego obszaru afrykańskiego, ale w perspektywie oczywiście oni ruszą tam, gdzie czują, że mogą mieć jednak jakieś dostatnie życie. Europa tu jest pierwszym wyborem, więc jest ten problem, który trzeba rozpoznać. Natomiast te decyzje, które niektórzy unijni ważni politycy podejmowali, były nieprzemyślane. To, co zrobiła pani kanclerz Merkel w sierpniu już 2015 roku, już prawie 3 lata temu, czyli otworzenie szerokie wszystkich bram dla migrantów, było fatalną decyzją, która z punktu widzenia imigrantów jest fatalna, ponieważ Europa nie jest w stanie im zapewnić przyzwoitego życia, a jednocześnie stworzyła taką namiastkę raju, który tu istnieje dla wszystkich, którzy oczywiście teraz będą się dobijać i dobijają się do bram Europy i będą odrzucani od tego. To jest polityka, która nie służy sprawie pomocy biednym ludziom na świecie. Trzeba to robić inaczej. Coraz więcej dzisiaj państw europejskich to zaczyna rozumieć i to jest dobrze. I mi się wydaje, że Polska może w pewnym sensie tu być przykładem rozsądnego podejścia, aczkolwiek być może ten przykład żeśmy realizowali zbyt ostro i zbyt jednak zdecydowanie. Ja jestem zdania, że pewną otwartość należy
należy wykazywać. Polityka otwartych drzwi, otwartych ramion kanclerz Niemiec Angeli Merkel jest dość dobrze znana, ale w Polsce mamy takie wrażenie, że problemy związane z migracją są od nas w pewien sposób jeszcze oddalone. Nie ma takiego problemu jak chociażby we Włoszech czy innych państwach unijnych, czy Niemczech, które właśnie mierzą się z problemem migracji, ale mam przed sobą najnowszy tygodnik sieci. Tutaj okładka, jak mafia sprowadza do Polski imigrantów. Mogą państwo tę okładkę zobaczyć właśnie w tym momencie, a w środku w artykule Marka Pyzy i Marcina Wikło możemy w lidzie do tego artykułu przeczytać. Trafiliśmy na trop mafii, która masowo legalizuje pobyt tysięcy, być może nawet dziesiątek tysięcy imigrantów w Polsce. To prawdziwa pajęczyna pośredników i firm słupów skupiona wokół agencji fałszujących dokumentację konieczną do uzyskania kart pobytu. W grę wchodzą gigantyczne pieniądze i wyspecjalizowane metody oszukiwania urzędów oraz służb. W tym artykule możemy przeczytać między innymi o przypadkach, kiedy tacy ludzie zatrudniani w fałszywych firmach, ci migranci, którzy przyjeżdżają do Polski, uzyskują karty pobytu, stałego pobytu w Polsce. Te karty są ważne przez 3 lata bodajże, chociaż rząd planuje powiększenie tego czasu do 5 lat. I nagle słuch o nich ginie. W większości właśnie niestety przypadków tak jest i to jest problem też systemowy, podejścia państwa do tego problemu, zauważenia w ogóle tego problemu, bo z tego artykułu wygląda, że państwo przez długie lata i być może dalej jest ślepe na ten problem przedstawiony w tym artykule. No, to są informacje, które są rzeczywiście poruszające. Ja nie jestem naiwny, ja byłem zawsze przekonany, że w każdej sprawie, a szczególnie tak poważnej właśnie jak napływ imigrantów, jakieś przestępstwa, jeśli chodzi o właśnie uzyskiwanie prawa pobytu, na pewno mają miejsce. Takie życie wszędzie. Natomiast skala tego, która tu jest sygnalizowana, jest naprawdę poruszająca. Mi się wydaje, że to wymaga natychmiastowego podjęcia jakichś działań, bo tego typu oszustwa, no to są jeszcze o rząd wielkości groźniejsze niż napływ imigrantów, takich, których można sprawdzić i wydawać racjonalne decyzje co do ich pobytu. Więc ja muszę powiedzieć, że jeśli to jest udokumentowany materiał, to jest rzecz, która powinna od razu, bo to rozumiem ukazało się wczoraj, powinno od razu zmobilizować odpowiednie służby do tego, żeby się tym zająć. Sprawa wygląda na bardzo poważną. Tutaj do momentu opublikowania tego artykułu Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego na przykład nie dała odpowiedzi autorom artykułu na temat tego, jakie działania były chociażby prowadzone, aby ten proceder ukrócić, ale mamy na przykład też dane przywołane w tym artykule na 29 stronie. W 2017 roku prawo pobytu w Polsce otrzymało 317 tysięcy cudzoziemców, 141 tysięcy stanowili Ukraińcy. Rok wcześniej 243 tysiące, z czego 91 tysięcy to obywatele Ukrainy. Przez pierwsze 5 miesięcy 2018 roku te liczby urosły do 350 tysięcy, w tym 160 tysięcy Ukraińców. I obecny rok będzie więc rekordowy. Co to oznacza dla naszego kraju, dla naszego być może też bezpieczeństwa, bo mamy tutaj wyszczególnionych Ukraińców, ale wiadomo, że nie tylko oni przyjeżdżają do naszego kraju. Na stronie 24, 25 mamy taką ciekawą mapę, taki schemat, który mówi, że imigranci przyjeżdżają sami lub są ściągani z Azji, z Afryki, bo mogą u nas uzyskać prawo do długiego pobytu w całej Unii Europejskiej. Jakie to niesie ze sobą zagrożenie? Taki troszkę naiwny pogląd na ten temat to byłby taki, że to służy polskiej gospodarce. My wiemy, że taki pogląd się pojawia niejednokrotnie. Dokładnie. I to jest niewątpliwie prawdziwe. My potrzebujemy ludzi do pracy. Jeśli te osoby wszystkie byłyby przygotowane do podjęcia pracy w polskich warunkach z jednej strony, a z drugiej strony nie miałyby innych celów swojego pobytu, to tutaj należałoby oczywiście, wykluczając przestępstwa, patrzeć na to jednak dosyć przychylnie. Natomiast mi się wydaje, że to założenie, które ja tu poczyniłem, jest naiwne. To są ludzie, którzy, przypuszczam, chcą się przedostać do Europy, niekoniecznie mają czyste intencje i to jest rzecz niezwykle, niezwykle poważna. No, można się pocieszać, że ta większość pochodząca od naszych sąsiadów na wschodzie to jest kulturowo do nas zbliżona i ona będzie rzeczywiście
rzeczywiście wypełniać te założenia, o których wspomniałem, pozytywne. Poza tym być może jest tam pewna grupa osób z krajów Unii Europejskiej, która tu przyjechała i ona też jest w istocie rzeczy pozytywnym elementem w całej sprawie. Natomiast tutaj brak kontroli nad tymi osobami uznaję za absolutnie fatalny. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę i za komentarz. Życzę dobrego dnia. To ja dziękuję bardzo. Michał Klajber, profesor Michał Klajber był moim państwa gościem. Drodzy państwo, to wszystko teraz w naszym porannym programie. Przed nami krótka przerwa i wracamy do państwa tuż po niej, aby zajrzeć do Sejmu i zobaczyć, co też tam dzisiaj słychać.